Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pani Barbara Sitek-Wyrębek, poetka nasza ciechanowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy serdecznie, jak zawsze. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj na początku naszej audycji zaprosimy do Przasnysza. Powiedzmy kilka słów na temat dzisiejszego wydarzenia. Finisaż wystawy połączony z poezją. Tak, dzisiaj o godzinie 18 w Muzeum w Przasnyszu na ulicy Rynek 1 będzie podsumowanie wystawy mojej właśnie z rodzinnego kufra. Tak była zatytułowana wystawa w Ciechanowie i teraz po jakimś tam czasie ktoś zobaczył, jest w Przasnyszu i są kolejne zgłoszenia o tą wystawę, więc mnie to cieszy i dlatego chcę się z Państwem podzielić tą radosną chwilą, prawda, bo jest to fajna rzecz. Wystawa rękodzieła w zasadzie, ale nie tylko, bo będą różne niespodzianki, o czym może nie chciałabym do końca zdradzać, bo niektórzy... Trzeba przyjechać tak i zobaczyć, co będzie. Niektórzy po prostu już tą wystawę w Przasnyszu zdążyli obejrzeć od początku trwania, natomiast będą dziś o 18 niespodzianki. Zapraszam tym bardziej serdecznie, bo będzie jeszcze kilka takich smaczków dołożonych do tej wystawy tylko na ten jeden dzień, na to jedno spotkanie. I zaraz odjadą po spotkaniu, bo są to tak cenne rzeczy z tego rodzinnego kufra, że po prostu muszę je mieć blisko siebie i nie mogę nigdzie pozostawiać. To zapraszamy gorąco. Po skończeniu pracy do Przasnysza zapraszamy gorąco. Tak, będzie również prezentacja poezji. Będzie to niejako wieczór poezji, wieczór autorski i jednocześnie w powiązaniu właśnie z tymi odległymi osobami, dniami. I będzie to dzień szczególny dla mnie. Też nie będę mówić dlaczego. Ale wyjątkowy, wyjątkowy, chociaż może rąbka tajemnicy. No może troszeczkę, że tak. Miało być 27, zostało przełożone na 31 i nie przeze mnie, ale będzie to dla mnie troszeczkę trudne, bo będzie to czwarta rocznica po złożenia do grobu mojej mamy. I 50. rocznica, w przeddzień 50. rocznicy śmierci mojego taty, więc proszę trzymać za mnie kciuki, żeby wszystko się udało. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Kolejne wydarzenie, które chciałabym poruszyć, to Dzień Babci i Dziadka, który obchodziliśmy już w zeszłym tygodniu, 21 Dzień Babci, 22 stycznia Dzień Dziadka. Pani była na tym wydarzeniu w domu kombatanta. Kilka słów dokładnie na ten temat. Tak, dlatego znów chcę się podzielić tym, co jest fajne, że było to spotkanie takie międzypokoleniowe, bo młode koleżanki piszą już od chociażby w podstawówce, w gimnazjum. Jest to Marta Podlasińska i Maria Szewczak. Podlasińska Marta jest ze szkoły numer 5 w Ciechanowie. Już nawet zdobywała nagrody, teraz robi książkę, więc no już mamy ten nowy narybek. Maria Szewczak jest z gimnazjum przy Orle. I te dziewczynki zaprezentowały swoją twórczość dla babci i dla dziadków. Było to też wyjątkowe, bo był portret moich dziadków, stary, z ramami już nieco zniszczonymi, ale uważam, że było cenne spotkanie. Wszyscy mieszkańcy i babcie i dziadkowie byli bardzo wzruszeni, bardzo dziękowali. Słowo wstępne wygłosił tylko o tym święcie Stasiu Kęsik. Była również moja poezja. Były również muzyczne tony w wykonaniu pana Włodzimierza Fetlińskiego na akordeonie, więc ci państwo, którzy słuchali, no, przenieśli się gdzieś, prawda, nieco w inne czasy i jednocześnie odmłodnieli. Także no, warto organizować takie spotkania, mamy kolejne zaproszenia, więc na pewno nieraz ci młodzi ludzie
których udało się, zaprezentować. Tak, i bardzo chętnie chcą właśnie wychodzić, będzie spotkanie właśnie oni i przedszkole. W przedszkolu zaproponowali właśnie wśród starszych osób, więc ja cieszę się, bo chyba każdy by się cieszył z Oczywiście. Tego. I myślę, że rodzice jeszcze doceniają to, muszę to podkreślić. I przy tej okazji może już właśnie teraz zaproszę na najbliższą sobotę, 4 na godzinę 12:00, będzie kolejne spotkanie z cyklu Warsztaty Literackie dla Dzieci i Młodzieży. Proszę się nie zrażać, proszę przyjść, zobaczyć, nawiązać nowe znajomości. I gdzie to, warsztaty się odbędą, przypomnijmy? Jak zwykle w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Galerii Biegasa. Zapraszamy. Czyli dzieci i młodzież, która słucha naszej dzisiejszej audycji, jak najbardziej każdy może na te warsztaty przyjść, tak? Każdy może przyjść i może już się zachłysnąć, że już właśnie pierwszy druk był z okazji Bożego Narodzenia. Dziewczęta się prezentowały i chłopcy. No i będzie kolejne. Czyli zapraszamy młodych poetów. Tak, tak, bardzo prosimy, przychodźcie. Za nami tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Warto wspomnieć o pani udziale właśnie w tym wydarzeniu. Proszę kilka słów na ten temat nam powiedzieć. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w zasadzie od jakiegoś czasu, nie to, że mnie zafascynował, tylko po prostu zgłosił się do mnie pan dyrektor Książnicy Podlaskiej z Białegostoku i zaproponował mi jakieś wiersze, żeby dosłać do tej publikacji, bo właśnie Książnica wydawała właśnie takie antologie ekumeniczne, o czym tutaj ja właśnie pokażę i pani, i państwu. I w tych, no ja tylko część przyniosłam, bo przecież nie wszystkie można. W tym roku nie było wydanej książki, natomiast było spotkanie i od tego czasu właśnie jakoś mnie to wciągnęło, jakoś bliżej jestem tych dni ekumenizmu. Są wiersze w wielu książkach, więc może i w przyszłym roku będzie książka wydana, z tego, co jest mi wiadome, i jestem zaproszona również do Książnicy, więc będę mieć tam jakieś spotkanie. Wydaje mi się, że warto i u nas w Ciechanowie, żeby w przyszłym roku to zdarzenie miało jakiś taki nie tylko symbol, ale no, głośniej, żeby to było. Myślę, że tutaj poprzez radio coś może uda nam się zorganizować. Oczywiście. I z Książnicy też są otwarci, przyjadą na pewno inne osoby piszące również właśnie z tej antologii, których zdążyłam poznać i których, no, niektórych znałam już wcześniej, bo są z całej Polski i nie tylko. Tu przy tym temacie warto jeszcze na koniec wspomnieć o prezentacji, zaprezentować książkę Pisane sercem, o której chwilę przed audycją rozmawialiśmy. Proszę nam powiedzieć jeszcze na koniec, bo czasu mamy naprawdę niewiele, dosłownie dwa zdania na temat tej książki. Pisane sercem. To jest ta książka. Książka poetycka. Jest to zbiór wierszy poetów z Polonii i z Polski. Z Polski jest mniej, ale książka jest wydana przez Fundację Jana Pawła II. Znalazły się, o dziwo, też i moje wiersze, i pani Teresy Kaczorowskiej. Dla mnie było to ogromne zaskoczenie, bo dostałam tylko jakiegoś maila, czy wyrażam zgodę, no któż by nie chciał, prawda? Więc przed świętami dostałam książkę, więc jest to świeże. Myślę, że również będzie prezentacja tej książki właśnie na spotkaniu dzisiaj w Przasnyszu. Jeżeli będą chętni, proszę zgłosić się do radia. Być może, że będą sprowadzone te książki. Jest również zachęcenie do właśnie nie to, że czytania książki jako poezji, ale zachęcenie, to co dostałam w piśmie, Fundacja Jana Pawła II, list taki, no, ładny, nie powiem, 35 lat Fundacji Jana Pawła II, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. Rzym, 24 października 2016, więc
no, zanim do mnie dotarła, to troszeczkę to potrwało, ale na święta była niespodzianka, był prezent. I właśnie z okazji tej rocznicy 35 lat Fundacji Jana Pawła zachęcam Państwa, zachęcam również Panią do zerknięcia na stronę właśnie tejże fundacji, Fundacja w Rzymie. I można również, jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia, można również przekazać tam, można poczytać o tej fundacji. Myślę, że warto. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcamy i musimy tu kropkę postawić i nasz czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem była pani Barbara Sitek-Wyrębek, poetka. Dziękuję bardzo. Dziś o 18 w Muzeum w Przasnyszu spotykajmy się raz jeszcze, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gość poranka.